Paweł Bondarów, X3.pl, Chris McCormack, gwiazda Enea Poznań Triathlon 2014, przegrał na dystansie ćwiartki z Darkiem Kowalskim. Dzisiaj mamy okazję porozmawiać z Darkiem w Centrum Fitness Nautilus w Poznaniu. Kolejny wywiad w tym roku. Z mało którym zawodnikiem miałem okazję tak często rozmawiać, no ale sezon tak udany, że no nie możesz odmawiać na te wywiady. Tak, zgadza się. Rzeczywiście kolejny udany start. Mam ten zaszczyt i możliwość rzeczywiście porozmawiania z tobą, także korzystam. Właśnie, start sobota na Enea Poznań Triathlon, dystans ćwiartki. Powiedz, jak z twojej perspektywy już od początku się ten wyścig układał? Rzeczywiście pierwszy raz w tym roku startowałem na tym dystansie. To start w Poznaniu, także trzeba było się pokazać z jak najlepszej strony. Wprawdzie jakby przygotowania nie szły pod ten start, bo wcześniej Mistrzostwa Polski, jedne, drugie. Dalsza część sezonu też jeszcze przed nami, także ten start z marszu. Ale na pewno zmotywowany bardzo, tym bardziej, że Mistrz Świata też na tym dystansie, na Hawajach, w sensie na Ironmanie Mistrz Świata miał startować, także na pewno chciałem się pokazać. Pływanie dosyć spokojnie, z pewną dozą tam umiaru, ponieważ na tych dystansach wszystko rozgrywa się na rowerze, gdzie trzeba było się naprawdę mocno spinać, żeby jechać bardzo mocno. Chris na rowerze narzucał bardzo mocne tempo. Jezu, piekielnie, naprawdę w pierwszą stronę. Wprawdzie ja prowadziłem całą część, on dopiero po nawrotce mnie wyprzedził, ale tak naprawdę wtedy chyba zaczął się dopiero wyścig na 100% już. Zeszliście w małym odstępie na bieg. No i Chris powiedział, że coś tam próbowaliście rozmawiać, ale jak to było dokładnie? Tak, jakieś 20 sekund z tego, co tam mówili mi na trasie, zszedłem po rowerze. Także miałem lekką stratę, ale byłem naprawdę bardzo zmęczony po rowerze. To było coś niesamowitego dla mnie i naprawdę pierwszy raz w życiu miałem tak, że miałem wstręt do roweru po zawodach. Ale no musiałem nadrobić te 20 sekund. No właśnie, ty w takim stylu ITU ruszyłeś od razu po rowerze, od razu cała naprzód. Tak, no 10 km to dystans, na którym się normalnie ścigam, więc jakby jakiś handicap był po mojej stronie. No i zamierzałem to wykorzystać. Wprawdzie plan był taki, żeby pierwsze kółko gdzieś tam próbować na plecach, a najwyżej na drugim kółku powalczyć już tak ramię w ramię, ale sytuacja troszeczkę inaczej wyglądała, ponieważ na 3 km dobiegłem do Chrisa. No i wtedy już biegliśmy razem. I Chris coś mówił, ale czy pamiętasz, co to było? No to w ferworze walki, kiedy człowiek biegnie gdzieś tam naprawdę mocno, to rzeczywiście rozmawialiśmy. To trzeba przyznać, bo to gdzieś ludzie na pewno widzieli gdzieś z boku. Rozmawialiśmy, wiedzieliśmy, że mamy dużą przewagę, więc mogliśmy sobie pozwolić na jakiś komfort tego biegu, ale to nie było tak, że tam było jakieś odpuszczanie, ponieważ to były zawody. Chrisowi też bardzo zależało na tym, żeby wystartować, mimo że startował dzień później, to wiem, że chciał wygrać. Może tutaj było takie podpuszczanie. Chris ma 41 lat, jesteś młodym zawodnikiem przecież, to może chciał ci tam na ambicje wpłynąć. Być może, no on mnie w ogóle przecież nie znał, więc nie miał jakby skąd jakichś pomysłów, na co mnie stać. Ja wiedziałem, kim on jest, wiedziałem, że to jest doświadczony zawodnik i naprawdę no, wiedziałem, że on może zrobić wszystko na tej trasie. Mimo, że pewnie chciał się oszczędzać, bo myślał pewnie o tym jutrzejszym kolejnym starcie. No ale walczyliśmy do końca. I to nam zaowocowało piękną walką na finiszu. No tak, gdzieś tam było jakieś show z jego i moim udziałem, wyszło na moje. Tym razem. Tym razem, bo Chris powiedział, że w przyszłym roku przyjeżdża, żeby delikatnie mówiąc kopać ci tyłek. Co o tym myślisz? Takie wyzwanie chyba całkiem ciekawe. Od mistrza świata takie słowa usłyszeć. Właśnie, to jest mistrz świata, więc on może pozwolić sobie na taką prowokację. Ja mogę tylko przyjąć rękawice i z chęcią to zrobię. Czyli w przyszłym roku walka Darek Kowalski, Chris McCormack, raz jeszcze Darek. Co w tym roku? Bo cały czas teraz dorwaliśmy cię tutaj w klubie Nautilus po treningu. Co jeszcze planujesz w tym roku? W najbliższą niedzielę startuję w Pucharze Europy w Rydze. Potem prawdopodobnie w Polsce wystartuję na Mistrzostwach Polski w cross triathlonie i znów uciekam za granicę. Uciekasz za granicę trenować, czy też się ścigać? Przede wszystkim się ścigać, ale na pewno trzeba będzie potrenować, bo no, w Polsce kończy się powoli już możliwość trenowania w ciepłym, a te starty raczej będą w klimacie trochę cieplejszym. Dobra, Darek, dziękuję jak zawsze za miłą rozmowę. Trzymamy kciuki za przyszły rok. Będziemy teraz przez całe 360 dni czekać. Ja też będę czekał, będę się szykował, na pewno. Dzięki wielkie. Dziękuję.